Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. Znajdujemy się nad rzeką Dłubnią. Dłubnia jest to rzeka, która swój początek bierze w okolicach wsi Jangrod, ciągnie się przez Wyżynę Olkuską i wpada do Wisły, jest to lewy dopływ Wisły, wpada w okolicach Krakowa, w zasadzie w Krakowie. Jest to rzeka, która ma około 50 km długości i w tych pięknych okolicznościach przyrody, gdzie jak widać za mną bobry też mają coś do powiedzenia, spróbujemy sobie piwa, jeszcze w klimatach portero-bałtyckich, że tak powiem. Browar z Grodziska Wielkopolskiego, Grodziski Porter. Jest to 19, 8,5% alkoholu i IBU 40. Przeczytajmy sobie kontrę. Za każdym naszym piwem stoi 700 lat tradycji grodziskiego piwowarstwa. Ciągle szukamy jednak piwnych wyzwań, tworząc nowe receptury i sięgając po oryginalne dodatki. Niebanalność to nasza tradycja. Grodziski Porter to unikalne połączenie dwóch legend polskiego piwowarstwa. Piwa grodziskiego i portera bałtyckiego. Piwo takie ważono już w Grodzisku Wielkopolskim w okresie międzywojennym. Łączy wysokie ekstrakty i palono-kawowe czekoladowe nuty portera bałtyckiego oraz subtelny, dymiony charakter i wytrawność grodziskiego. Fermentowane oryginalnymi grodziskimi drożdżami i długo leżakowane. Otwieramy kluczem, bo oczywiście zapomniałem otwieracza. Kapsel zdjęty i w żadnym wypadku nie zostanie tutaj na ziemi, bo chronimy środowisko. Bierzemy go ze sobą, będzie do kolekcji. A my tymczasem przelejemy sobie piwo i sprawdzimy, jak wygląda, jak pachnie i jak smakuje. Przelane, dość wysoko nagazowane. To na pewno. Barwa piany, taka przyjemna, powiedziałbym porterowa. Kolor dość przejrzysty, bym powiedział, czyli raczej klarowne piwo. I kolorystycznie jest to takie, powiedzmy, ciemny karmel, coś w stylu takiego lekkiego brązu. Może tutaj nie do końca to widać, a może widać. Próbujemy, pierwszy niuch. Pierwsze to są nutki karmelowe. Myślę, że piana powinna troszeczkę opaść. Ja spróbuję coś z nią zrobić i wracamy za chwilkę. Piana z małą pomocą troszeczkę opadła, więc jeszcze raz bierzemy pierwszy niuch. Tym razem mamy odrobinkę wiaterku, więc nie jest to takie super proste, ale damy radę. Ja czuję delikatną metaliczność i myślę, że przyda się test skórny, czyli na paluch, na skórę i wąchamy. Nie, to nie jest metaliczność, taka nie jest to wada, że tak powiem, konstrukcyjna browaru, czy tam wada jakiejś tam instalacji, po prostu to piwo tak ma. Ta warka konkretna. Chociaż no, są monetki, rzeczywiście. Oprócz monetek jest karmel. Nie czuję tej dymności, która była zapowiadana. Troszeczkę takie kawowe, delikatnie kawowe. Naprawdę to jest taka wręcz posłodzona kawa, taka powiedzmy kremę. Dobra, bierzemy pierwszy łyk. Fajnie skonstruowane piwo. Ono jest słodkie, wręcz zaklejające, ale ma też przyjemną kontrę goryczkową, która troszeczkę równoważy tą słodycz, chociaż ogólny bilans jest właśnie raczej słodki. Czyli jest to taki słodkawy porter. Nie ma niestety ani śliwek, ani jakichś takich wspaniałych smaków, zapachów znanych z najlepszych porterów. Natomiast jest to taki słodkawy, przyjemny w odbiorze porterek. O, porterek. Kontra goryczkowa jest przyjemna. Delikatnie palona, troszkę taka trawiasta, bym powiedział. Właśnie skład. Czy jest tutaj podany cały skład? Jest, zapomniałem przeczytać. Czytamy. Woda z Grodziska Wielkopolskiego, słody. Pszeniczny, suszony dymem dębowym, jęczmienny, prażony, jęczmienny pilzneński, ekstrakt słodowy jęczmienny, chmiel, magnum i simko. Drożdże grodziskie. Pracy drożdży grodziskich jakoś bardzo w tym piwie nie czuję. Tej dymności tutaj prawie że nie ma. No
ani w smaku, ani w zapachu tak naprawdę. I retronosowo wychodzi delikatna kawa, dość przyjemna. Może nawet to jest taka karmelowa czekolada, bym powiedział. Nie jest to piwo wybitne. Nie jest to piwo wybitne i pracy drożdży grodziskich jakoś bardzo nie czuję, więc summa summarum nie oceniam go jakoś super pozytywnie. To jest piwo, które można wypić, które nie kosztuje dużo, które jest dla osób, które lubią dużą słodycz. Natomiast ja chyba nie przepadam aż tak za taką słodyczą, więc na przykład, gdybym miał wybrać między porterem grodziskim a porterem z Bojanowa, który ostatnio piliśmy na kanale, to wybrałbym ten drugi. Wybrałbym ten drugi, jest bardziej wytrawny i jest troszeczkę bardziej złożony. Akurat ta warka porteru grodziskiego, znowu nie przeczytałem na początku, warka do 6.9.2019. Widać? Mam nadzieję. 6.9.2019. To nie jest mój wybór. To nie jest mój wybór, ale okoliczności, w jakich nagrywam ten film, rekompensują mi nawet przeciętne albo nawet troszkę poniżej oczekiwań piwo. Zachęcam także do zajrzenia na profil facebookowy Smakuj Piwo oraz do zajrzenia na profil instagramowy. Tam też sporo się dzieje, raz więcej, raz mniej, natomiast warto to śledzić, bo można się dowiedzieć na przykład, co będzie na kanale albo co tam słychać poza nagraniami. To tyle ode mnie, do zobaczenia, cześć!